W 17. kolejce pierwszej ligi piłki ręcznej drużyna SPR-u Tarnów zmierzy się na własnym parkiecie z MTS-em Chrzanów. Będzie to bardzo ważny derbowy pojedynek. W ostatniej kolejce tarnowianie polegli w starciu z drużyną KS SPR Końskie 32-26. Ekipa z Chrzanowa u siebie przegrała z liderem rozgrywek piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 26-30. Początek spotkania na hali Jaskółka w Mościcach o godzinie 18:00. Równolegle Mosir Bochnia zmierzy się z Olimpią Medek z Piekary Śląskie. W poprzednim meczu bocheńscy Pioniści przegrali z Nielbą Wągrowiec 24-30. Najbliższy rywal ekipy z Bochni pokonał 29-20 Moto Jelczoława. W tabeli na prowadzeniu piotrkowianin Piotrków Trybunalski z 27 punktami. SPR Tarnów plasuje się na 8 pozycji z 14 punktami. Na 12 pozycji jest MTS Chrzanów z 12 oczkami na koncie. Bez punktów jest Mosir Brzesko, które zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W najbliższą niedzielę na hali Miejskiego Domu Sportu zostanie rozegrany czwarty mecz gwiazd mini basket ligi Grupa Azoty klas czwartych szkół podstawowych. Udział w nim wezmą najlepsi zawodnicy, którzy grali w ramach mini basket ligi Grupa Azoty. Organizatorem imprezy jest MUKS 1811 Unia Tarnów. Do tej pory wszystkie wcześniejsze mecze wygrywały drużyny Zachodu. Jak będzie tym razem, przekonamy się w niedzielę. Przypomnę tylko, że są to przedstawiciele, uczniowie sześciu tarnowskich podstawówek, szkoły podstawowej numer 1, szkoły podstawowej numer 3, szkoły podstawowej numer 9, 10, 17, 18 i jedna drużyna to szkoła podstawowa Zwojnicza. Ogółem mamy 26 zawodników. No i też ciekawostką jest to, że w tym roku również pośród tych chłopców pojawiła się dziewczynka, a więc mamy koedukację. Tym bardziej serdecznie zapraszam, bo to popołudnie będzie na pewno bardzo ciekawe. Nie tylko sam mecz, ale kilka innych atrakcji. Mam tu na myśli konkursy, w których będą startować nasi nominowani uczniowie, ale również chcemy, aby w tych konkursach brali udział rodzice. Początek imprezy o godzinie 12:00. W najbliższą sobotę piłkarze tarnowskich Jaskółek rozegrają dwie gry kontrolne. W pierwszym pojedynku tarnowianie zmierzą się z drużyną Pogoni Staszów. Początek meczu zaplanowano na godzinę 10:30. Pojedynek zostanie rozegrany na boisku treningowym ZKS Unii Tarnów. W drugiej tego dnia grze kontrolnej piłkarze Unii zagrają z drużyną Halniaka Maków Podhalański. Początek spotkania, które zostanie rozegrane na treningowym boisku Metalu Tarnów, zaplanowano na godzinę 14:00. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.